na Holy z tej strony, z kanału Okiem Matki Słowianki. To będzie bardzo krótki vlog. Bez mikrofonu, będzie gorsza jakość, no ale to jest vlog. Ponieważ niektórzy pytają jednak, jak dokładnie ja na przykład piszę. Nie ma jednego stylu pisania. Słuchajcie, każdy pisze tak, jak mu w duszy gra, tak, jak sobie życzy. I z każdego stylu pisania może powstać coś dobrego, naprawdę, albo coś całkiem złego. Ja Wam mogę teraz, ponieważ akurat coś układam, a ktoś tam pytał o kompozycję, no to mogę Wam jakby tak z autopsji kilka słów powiedzieć. no to Jak od dłuższego czasu składam się już do tego, żeby napisać jako coś spójnie bardziej o swoim życiu, bo piszę jakby to tu, to tam, trochę bardziej w wierszach albo trochę bardziej w takich... O wieściach, gdzie tylko wplatam jakieś tam autobiograficzne elementy. Natomiast no, ktoś mnie poprosił o biografię, no więc myślę o tej biografii, więc co robię? zasadniczo ja jednak dosyć skupiajnie gromadzę materiał na początku. To znaczy wymyślam tytuł i, i, i obmyślam. No czasami piszę początek. Na przykład napisałam wstęp. Natomiast często potem na kartkach, tak jak tu widzicie, bezgole plany w pewnym sensie, albo można powiedzieć, że to są takie hasła. Za kilka przeczytam i i robię to zanim zacznę stricte pisać, bo ja lubię mieć, że tak powiem, takie hasła słowa czy takie plany, jak piszę. To oczywiście może się całkowicie potem zmienić, a lubię, ale lubię mieć taki, jakby backup, taką strukturę. Więc to na przykład wygląda tak, że teraz tą, tą opowieść, którą teraz piszę, to ja ją jakoś tam konkretnie planuję, że to powiedzmy będzie, nie wiem, sto ileś tam stron i że będzie w czterech częściach, że koncepcja jest taka, że to będzie wiosna, lato, jesień, zima. Będą jakieś aspekty nawet słowiańskie. W każdym razie to będą różne aspekty z mojego życia. I co? No i robię tak, że mam powiedzmy te cztery części i tutaj mam ozłoczone na przykład cztery kartki. Widzicie? Ja dosyć metodycznie to planuję. Lubię to planowanie. To nie musi tak być, ale mówię wam, jak ja to robię. Tu mam takie cztery kartki. I teraz powiedzmy jedna taka kartka. To jest jedna część tej powieści, tak? I no jeżeli to jest wiosna, właściwie to się nazywa przedwiośnie, lato, jesień, zima. I to jest tak, że ja każdą z tych czterech części jeszcze sobie dzielę na cztery i wpisuję tam po prostu pewne hasła. Nie piszę całych zdania, ani jakichś tam punktów konkretnie, tylko piszę jakby hasła, które tylko tak naprawdę dla mnie coś znaczą. Tutaj na przykład, w, no bo na przykład w przedwiośniu macie tak, w haśle tym pierwszym, tam jest korzenie, czarne włosy, róże, nadopiekuńczość, kuzyni, ciasnota, dziadek, krawiec, kolonie, jagody, wdrubane oko, mandarynka, lato z radiem, kolejka do rzeźnika, takie hasła. Rozumiecie? I ja w tym momencie jakby pamiętam, co ja mam opowiedzieć. E, na przykład w drugim punkcie tam jest e, e, oaza, godzinki, babcia, e, drewniany kościół, e, stypa, e, spanie obok e, nieboszczyka, e, e, Blachnicki, cóż ja tu już napisałam, Klub Smok, e, Bob Marley i Pan Krok. Okay? Więc to są tego typu hasła. Ja tak to tutaj sobie po prostu wpisuję. Czasami robię tak, że robię to długiem. To zależy, co, co mi się chce. Jak mam takie plany, to, to nie jest tak, że ja potem na to jakoś bardzo patrzę. Ja to po prostu potem mam w głowie, pamiętam mniej więcej, albo biorę sobie taką kartkę, siadam i po prostu rozwijam, że tak powiem, myślę. No i powiedzmy, tutaj macie takie słowa. I ja po prostu patrzę, że tutaj ma być hasło, nie wiem, opowieść o tym. Więc opowiadam, a potem to y, trudno powiedzieć, jak to się dzieje. Ja nie jakby nigdy nie miałam takiego problemu, żeby myśleć nad każdym zdaniem zupełnie nie. Y, I uważam, że jak ktoś myśli nad każdym zdaniem, to nie wiem, czy powinien pisać, y, bo to bardziej polega na tym, że po prostu siada się i jakby to słowo, y, jedno słowo od jednego słowa do drugiego słowa wiedzie. Mam dane hasło, wiem co chcę napisać, i zaczynam pisać. I po prostu to płynie. Jak nie płynie, no to trzeba przerwać, myślę. Może człowiek jest zmęczony. I, i właściwie to raczej u mnie polega na tym, żeby to skracać potem, niż wydłużać. No więc ja robię po prostu tak. Z tego składa się opowieść z takich właśnie jakby haseł. Natomiast ja lubię mieć to wszystko dosyć dobrze skomponowane. Mogę to oczywiście potem zmieniać, ale na przykład tutaj oddzielne są te cztery kartki na te cztery części tej opowieści. No i tak to wygląda u mnie. Więcej myślę, że nie będę tutaj rozwijać tematu, to jest, podejrzewam, dosyć jasne. A co z tego wyjdzie, no to może kiedyś się dowiecie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna.